Wracamy do spokojnego vlogowania, bo szaleństwo wyjazdowe, no wiem, w tym roku jakoś się wyjątkowo dużo zdarzyło tych wyjazdów. Sam jestem już trochę przewyjeżdżany, tak więc wracamy do spokojnej formuły, do takiego popierdywania sobie w samochodziku, rozmawiania o tych rzeczach, które nas otaczają. Może jakiegoś live'a sobie niebawem zrobimy, jak będzie ku temu okazja. I tak, pierwsza rzecz, dostałem informację na Facebooku, słuchajcie, odnośnie mojej koreańskiej ostatniej wyprawy. Tam w pewnym momencie żeśmy byli w takiej Alei Sław Muzycznych, gdzie występował zespół BTS. No i okazało się, że ja niefortunnie użyłem określenia, że to jest koreańskie disco polo. I zostałem sprostowany, że to nie jest koreańskie disco polo i poproszony o sprostowanie tej informacji przez młodą damę. Tak więc prostuję, faktycznie, nawet włączone mam teraz, żeby posłuchać. No z disco polo ma to niewiele wspólnego, powiem szczerze, faktycznie, jest to koreański pop, K-pop tak zwana. Nie wiem, czy się nazywa koreański pop, nie chcę znowu jakiegoś faux pas popełnić, ale jest K-popowa to grupa, która bardzo dużo robi dla, przepraszam, innych. No i nie można ją utożsamiać z disco polo. Przepraszam, jeżeli fanów BTS uraziłem, ale takie informacje od moich współtowarzyszy podróży uzyskałem, że jest to koreańskie disco polo. Prostuję i sam postanowiłem w ramach pokuty odsłuchać kilka nagrań, przynajmniej tych najbardziej punktowanych w Spotify'u, żeby wiedzieć, o czym mówię. To jest rzecz pierwsza. Druga sprawa to pytacie mnie, co tam z tymi naszymi Huawei'ami się będzie działo, z naszymi Honorami, z tabletami, z komputerami, z tym wszystkim, czy to zaraz przestanie działać. Sytuacja dla chińskiego producenta na pewno nie jest prosta, no ale chiński producent sobie trochę zasłużył na to, żeby go tak lekko potraktować z buta. Ktoś, kto zna historię firmy Huawei, jak ona zaczynała, jak to wyglądało, że to głównie był producent platformy technicznej dla routerów Cisco, potem oni nagle w dziwny sposób zaczęli produkować swoje routery, na tych swoich routerach nagle się pojawiał software, który miał te same błędy, co w software Cisco. No i poniekąd ktoś by mógł powiedzieć, że oni sobie pożyczyli tą technologię i zaczęli ją sprzedawać dużo taniej, a ten cały research, te całe badania wieloletnie, które któraś tam firma prowadziła, no ich nie kosztowały nic. Tak więc oni sobie dość mocno zasługują na to, żeby dostać delikatnego przytyczka w nos, ale sytuacja jest bardziej skomplikowana, bo pierwsza rzecz, na razie, co jest pokłosie decyzji Donalda Trumpa, która tam została podpisana i ma nakładać embargo na transfer technologii do Chin, no i wszystkie firmy tak naprawdę technologiczne, nie tylko firma androidowa, czyli Google, a tak naprawdę korporacja Alphabet, bo Google jest częścią korporacji Alphabet, tak jak YouTube i tak dalej, ale mówi się o Alphabet i każdy kojarzy, że to jest Alphabet, jak będę nazywał to Google. Google nakłada restrykcje, już od razu dostaliśmy informację, że zerwana współpraca, nie ma nic, dziękuję, do widzenia, zablokowane. Ale to tak nie jest, bo teraz znowu wyczytałem, że na 3 miesiące ta współpraca jeszcze została przedłużona i słuchajcie, z tego tytułu właśnie no nie ma co siać pańki. Na pewno te urządzenia, które są na rynku, to będą działały, nic się z nimi nie stanie. Raczej marne szanse, żeby dostały Androida Q jako update, ponieważ Huawei będzie musiał korzystać z tej open source'owej wersji Androida, a nie wiem jaka tam jest polityka, czy to jest najnowsza wersja, czy jakaś tam starsza, ale raczej małe szanse, żeby dostali Androida Q. Jeśli chodzi o update'y, to oni mogą sobie to ogarnąć, żeby to nie... Odpadła kamera. To oni mogą sobie to ogarnąć, żeby nie szło to z serwerów Google'owych, tylko z ich serwerów i myślę, że to jest do przeskoczenia, ale sytuacja jest na tyle skomplikowana, że tak. Nowe telefony, które były wyposażone w Androida, nie będą miały dostępu do aplikacji androidowych, czyli kupując ten telefon od Huawei, a pomimo tego, że będziecie mieli Androida, nie będziecie mieli Google'owego sklepu. Będziecie mieli pewnie sklep jakiś alternatywny, Huawei'owy, chiński, bo będąc w Chinach również nie macie dostępu do androidowego sklepu, tylko macie no, na chiński rynek inną wersję softu, gdzie macie dostęp do tego sklepu z chińskimi aplikacjami. Ale w tym sklepie z chińskimi aplikacjami, przynajmniej w momencie, kiedy ja ten temat badałem, nie znajdziecie Facebooka, nie znajdziecie YouTube'a, nie znajdziecie Instagrama, nie znajdziecie wszystkich tych aplikacji, które chcecie mieć na swoim telefonie. I tu zaczyna się problem. Oprócz tego, że nie będziecie mieli dostępu do sklepu Google Play,
No i przez to dostępu do tych wszystkich technologii, to również na te wszystkie firmy amerykańskie, z których korzystamy, czyli korzystamy z Messengera najczęściej, z Facebooka, z Instagrama, ze Snapchata, teraz dużo osób zaczęło korzystać z TikToka, Tindera. Zwróćcie na to uwagę, że te wszystkie firmy są ulokowane w Stanach Zjednoczonych. I tak naprawdę te wszystkie firmy podlegają temu samemu embargu eksportu technologii. Tak więc sądzę, że ich aplikacje nawet na chińskim systemie, czy to się będzie nazywał Android, czy ten, który sobie Huawei cały czas przygotowywuje, ja go nie widziałem, bo on jest dostępny tylko na chińskim rynku i po chińsku, to mnie mało interesowało, mógłby on zostać spolszczony, ale zakładam, że nikt nie jest zainteresowany smartfonem, który będzie robił fantastyczne zdjęcia, ale nie będzie można tych zdjęć wrzucić na żaden serwis społecznościowy, no bo do tego nam te telefony służą. Tak więc sytuacja może być słaba i może Huawei z rynków zachodnich zniknąć. Jeżeli chodzi o rynek amerykański, no to on nie zniknie, bo tam on był zbanowany już jakiś czas temu i tak naprawdę produktu Huawei'a na amerykańskim rynku oficjalnie chyba nie było, ale Europa, no i tak naprawdę inne kraje, czyli Indie, Afryka, Ameryka Południowa, no to raczej może się okazać, że jeżeli nie zdążą nic zrobić, to te telefony nie będą miały systemu operacyjnego i okazuje się, że jednak ten system operacyjny, to oprogramowanie, to nad czym pracują te wszystkie firmy, jest kwestią najistotniejszą z tego względu, że no bez niego możemy zrobić telefon, który ma tam swój procesor, swoją pamięć, swoje wszystko, ale bez systemu operacyjnego on dla nas jest nieużyteczny, bez dostępu do tych aplikacji, których klienci oczekują, on będzie dla nas bezużyteczny. Będziemy to obserwować, zobaczymy. Na pewno te urządzenia, które teraz funkcjonują, to będą funkcjonowały bez najmniejszego problemu. Przepraszam, telefon, tak więc sytuacja będzie na pewno w tej kwestii trudna. Kolejna rzecz to również jest embargo, które dotyczy innych firm amerykańskich, czyli Intela, Qualcomma, no tych, które również udostępniają Huawei'owi na przykład procesory. No Intel udostępnia procesory Huawei'owi, które są montowane w laptopach. Swoją drogą bardzo zacnych, atrakcyjnych cenowo, atrakcyjnych designersko, atrakcyjnych wydajnościowo. No i tu jest problem, bo o ile jeśli chodzi o telefony, to Huawei ma swoją linię procesoru, HiSilicon Kirin, to jeśli chodzi o laptopy, to może być już lipa, ze względu na to, że swojego procesora zgodnego z architekturą x86 na pewno w szybkim czasie nie zrobią, nie pożyczą sobie tej technologii. Jestem tego raczej więcej niż pewny. Druga sprawa to Microsoft. Microsoft również jest zobligowany do tego, żeby tych swoich licencji do chińskiego producenta nie udostępnić. Czyli będziemy mieli laptopa, ale bez systemu. No, teoretycznie możemy kupić laptop bez systemu, będzie on odpowiednio tańszy i potem możemy sobie kupić system i na nim zainstalować. Ale klienci są na tyle wygodni, że nie chcą takich kombinacji. Chcą mieć komputer, który przynoszą do domu, naciskają guzik, mają system, wszystko tam działa tak jak działać powinno i to też może być kłopot. No duży kłopot jest dla Huawei'a. Kolejna sprawa to może być kłopotem również dla innych chińskich firm, bo na razie jest tam głównie ten Huawei kopany po kostkach, ale może się okazać, że za chwil kilka i Xiaomi może dostać rykoszetem i inne chińskie firmy, które są u nas na rynku dość popularne. Teraz weszło Oppo. Trudno mi powiedzieć, bo nie analizowałem tego dekretu, który podpisał Trump, czy to jest globalny zakaz eksportu technologii do Chin, czy tylko są wyszczególnione firmy, bo na razie tylko i wyłącznie mówi się o Huawei'u, no ale jest kłopot. Ale z drugiej strony Chińczycy też nie są w ciemię bici, mogą zareagować w drugą stronę, czyli co zrobić? Nałożyć restrykcje na firmy amerykańskie. Wszystkie laptopy, wszystkie drukarki, wszystkie smartfony, nie wiem, jabłkowe smartfony, no przecież wiadomo, że ich nie produkują w Stanach. One są produkowane w Chinach. Też może być różnie, no bo skoro Huawei nie może swoich telefonów wyposażać w system, to może być tak, że zaprzestana zostanie produkcja, nie wiem, iPhone'ów w Chinach. A jeżeli zostanie zaprzestana produkcja iPhone'ów w Chinach, to i nie ma ich gdzie indziej wyprodukować, bo nowe fabryki dopiero się stawiają i będzie z tym duży kłopot. Kolejna rzecz, Chińczycy również lubią zrobić takie sankcje odwrotne. Jeżeli dostają sankcje od Amerykanów, to mogą również nałożyć sankcje chociażby na to,
w czym są najlepsi. Od jakiegoś czasu do dobrych dwóch dekad Chińczycy, mając dużą nadwyżkę gotówki, skupiali się na zakupie wszelakich złóż ziem rzadkich, czyli takich, no, tego, co jest potrzebne do produkcji elektroniki, co jest potrzebne do produkcji baterii i całej tej nowoczesnej technologii. Jeżeli Chiny zdecydowałyby się na nałożenie znowu sankcji na właśnie te złoża, które kontrolują, w dużym stopniu, to też jesteśmy wszyscy w dupie, bo tak naprawdę wszystko padnie. No ciekawa sytuacja, trzeba ją obserwować, trzeba dbać o swoje urządzenia, bo może się okazać, że sytuacja na rynku tym technologicznym bardzo, bardzo, bardzo się zmieni dzięki tej wojnie handlowej pomiędzy Stanami a Chinami i tak naprawdę każdy inny rynek chciał, nie chciał, oberwie rykoszetem. No zobaczymy. Czas pokaże, co z tego wyniknie. Zachęcam Was do komentowania, bo chętnie też Waszych opinii posłucham, poczytam. Bo to naprawdę ciekawe. Coś ciekawego się dzieje na rynku. Co prawda nie jest to związane z tym, że się pojawia jakaś nowa technologia i coś się będzie działo, ale to jest, może być dobre przetasowanie, dobra roszada, szansa dla jakichś nowych producentów albo zniknięcie z rynku jakichś producentów. Może się pojawić zupełnie nowy system operacyjny, który będzie konkurencyjny do iOS-a czy do Androida. No sytuacja ciekawa, naprawdę ciekawa i będę ją obserwował. Myślę, że raz na jakiś czas będę się też tutaj do Was w tym temacie odzywał, bo jak wiecie, mnie ten temat ciekawi i interesuje.